Siemaneczko, kochani, witajcie w najnowszym odcinku Wujek Rada Customs. A więc to już dzisiaj ten odcinek, na który tak długo czekaliśmy, a mianowicie odcinek o Pumach z boostem. Dlaczego Pumy z boostem? Słuchajcie, wiedzieliście już o tym od dawna, zresztą zbierane były na to donaty na streamie. Nie zebrałem niestety aż tyle kasy, żeby je sobie sfinansować, ale dołożyłem i mam, jak obiecałem, tak zrobiłem. Wiecie, robiłem filmik o nich, o porównaniu właśnie boosta z Adidasa do porównania właśnie tego boosta do Pumy, jak to było, historia i tak dalej, ale no właśnie brakowało mi tego namacalnego porównania, no i już tutaj ze mną są, kupione zostały na Zalando za 180 zł po rabacie, więc myślę, że spoko deal, a jest to wersja z knitem Pumy, z nitem, jest to Mega Energy Knit, się tak nazywa, więc lepsza ta wersja, bo wiem, że jest wersja po prostu z takim zwykłym, brzydkim aperem, a ta jest wersja z tkanym, więc takie trochę pióro boosty, ultra boosty, możemy powiedzieć. No więc dobra, przechodzimy może do unboxingu. Dawno nie robiłem żadnego unboxingu, bo w sumie unboxingi są kurna nudne, jeśli nie jest nic fajnego, ale tutaj mamy pudełko Pumy. Jakie brałem do łapy, to od razu, kurczę, mówię, ciężkie. Ja spodziewałem się, że będzie trochę lżej. No i tak, otwieramy je i co mamy? Buty. Ja już je otwierałem wcześniej, dlatego tak to wygląda. Pudełko jest z zajebistej tektury. Dawno nie miałem nic z Pumy i muszę przyznać, że zrobili robotę, bo oni mieli kiedyś takie ekologiczne boksy. No i buty wyglądają oto właśnie tak. Pierwsze wrażenie. Jakie robią pierwsze wrażenie? Pierwsze wrażenie obcowania z tymi butami to są takie trochę buty z Lidla, przynajmniej tak mi się wydaje, przynajmniej tak jakoś to, nie obrażając butów z Lidla, oczywiście bardziej tu obrażając te właśnie buty. Nie widać brandingu, tylko z tyłu mamy napis Puma i to je ratuje, jeśli chodzi o branding. No kurczaczki moje drogie, no czego tu więcej oczekiwać od tych butów? Knit, jeśli chodzi o knit, to niczego nie przypomina. Nie przypomina ani Prime Knitu, ani Fly Knitu, ani czego tam, kurczę, co tam znacie. Bardziej powiedziałbym, że to jest taki mesh, jak na przykład na equipmentach ADV, tych nowych, na przykład na Boostie, tamtych equipmentach, co to jest taki ten mesh. No taki brzydki, niefajny, nie jest jakiś mega super knit. Na co należy zwrócić uwagę, to, że w środku oni pakują właśnie taką wkładkę, to rozpychającą, i jeszcze do przodu pakują taki zwykły papierek. Jeśli chodzi o sznurówki, są strasznie długie znowu, patrzcie, one są strasznie długie, okropnie. Próbowałem je wiązać i było średnio, to wyglądało na nodze. Co jeszcze? Ja zaraz przejdę do boosta, wiem, że to Was interesuje bardzo, ale tutaj jest taka fajna wkładka. Wkładki się nie da wyjąć i co jest najlepsze, to wiecie, Adidas generalnie na booście oszczędza. To znaczy, że boosta daje, a potem wkładka, no to byleby jaka była, albo w ogóle tej wkładki nie ma, tylko taki ten, siateczka taka zwykła, przy taki bardzo cieniutki materiał jest. A tutaj mamy grubą wkładkę, naprawdę mega grubą i mega miękką. Ja nie wiem, co oni zrobili, ale ta wkładka jest naprawdę niezła. Jak sobie ją naciskamy cały czas, to czuć pod palcem, że ona się przystosowuje do naszego odcisku i potem po prostu, no tak, oddaje tak się do swojego pierwotnego kształtu. Jeśli chodzi o fitowanie, mam je true to size, przymierzałem, ale więcej wam powiem, jak będę je miał na nogach w tej części. No tutaj nie wiem, no fitowanie jest ok, w miarę. Buty nie wiem kompletnie, do czego są, chyba do biegania, tak mi się przynajmniej wydaje. No nie wiem, czy to pod lifestyle, czy pod bieganie, próbowałem zobaczyć trochę, no może trochę pod lifestyle. Jeśli chodzi o boosta, bo to Was najbardziej ciekawi, to nie jest boost, tylko energy, jest zresztą napis na podeszwie, nie widać go, nawet go Wam pokazał. Podeszwa wygląda tak, jeśli Was to interesuje, podobnie jak w ultra boostach, nie? Mamy dziurki. Boost jest twardy. Jest to taki boost, no taki, kurczę, jak miałem powiedzieć, 50% tego normalnego boosta. Na uwagę zasługuje ten fakt, że jak w nich chodziłem, to czułem się bardzo dobrze, but opatulał moją nogę i nie byłoby nic dziwnego, jak nie to, że rzeczywiście myślałem, że boost będzie działał, o kurczę, boost, i będzie działał tak samo, tylko tańszy but po prostu, ale nie, tutaj to działa trochę inaczej, chociaż jest taka fajne ten uczucie, jak się chodzi, jest tak mięciutko, nie, ale nie ma nic takiego strasznego i nastawiałem się, no, oczekiwałem trochę więcej. Dodatkowym atutem chyba tego Puma Boosta jest to, że ta powierzchnia tutaj, jak widzicie, ona jest taka śliska. Ona nie jest aż tak porowata, więc syf
cały po prostu nie będzie tutaj wchodził. No i co? I to jest plus, bo wiemy, jak się czyści busta. W sumie jak się go nie czyści, bo się go nie da wyczyścić. No więc tak, wygląd tych butów może się podobać, albo się może nie podobać. Tutaj za dużo nie mam nic do Wam do powiedzenia, no tutaj kwestia indywidualna. Ja w tym momencie wychodzę w nich na zewnątrz, chociaż jest taka brzydka pogoda, że pada, jest okropnie. Ale test to test, musi się odbyć. Założymy moje znane spodnie z odcinków z Timberlandem i z 90-kami, 7-kami, no i co? I pójdziemy do przodu. To wcale nie dlatego, że mam jedną parę spodni. Tylko po prostu jedyne spodnie, które fitują do takich dziwnych butów jak te Timberlandy, to tamte. A dodatkowo może Was to interesuje, ten knit tutaj, on jest podszyty siateczką od spodu, więc to jest taki knit chyba tylko na zewnątrz, to jest typowy mesh. Dobra, to co? Idziemy, zakładamy na nogę i później wracamy, robimy podsumowanie. Siemaneczko, słuchajcie, brzydko, zimno i wieje, jest okropna pogoda, okropnie wręcz. Dlatego nie wiem, mam nadzieję, że będzie mi słychać dobrze. Mam nadzieję, że dobrze będzie mi słychać. Czyli tak, polski Supreme dzisiaj, polski Supreme Clint. Chcecie filmik, porównania, bluzy? Polski Supreme kontra Supreme. No zobaczymy, może będzie. Co, następny taki? No dobra, słuchajcie, jak już powiedziałem, okropna pogoda, bardzo brzydko. Wieje, jak słyszycie na pewno. Będę teraz krzyczał, żeby ludzie mnie nie słyszeli zbytnio. Słuchajcie, a propos butów. Fitują true to size, typowy true to size, tylko pamiętajcie, że Puma na przykład 45 to jest 29,5, a nie 29 cm. Kolejną rzeczą jest fakt, że chodzi się w nich idealnie jak w kapciach. Jak mieliście jakieś takie kapcie, które się zakładało całe na nogę, to chodzi się w nich idealnie właśnie jak w takich kapciuszkach. Zimno, 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 zimno. Polskie lato, jeszcze lato, jeszcze lato. Ale to słuchajcie, zaraz Wam pokażę, jak one leżą na nodze, bo to nas najbardziej interesuje. Boost to nie jest boost. Nie czuć tego jak boost. Ja się trochę się zawiodłem, tylko słuchajcie, z drugiej strony, no podsumowanie będzie później, podsumowanie sobie zrobimy później, ale boost to nie jest, boost to nie jest. True to size, dobrze się chodzi, o, tramwaj pojechał, dobrze się chodzi, są to dobre buty, fajne buty, nawet wchodziłem na kamienie i nie było źle, czuć było ten system, że on pracuje, że nic nie czuć pod nogą, nie czuć kamieni. Teraz Wam rzucę, jak one wyglądają. Założyłem znowu tak same spodnie, podciągnąłem te nogawki, no bo wiecie, kurczę, tak najlepiej chyba to wygląda. Nie ma co ich fitować do innych spodni. Chcecie zobaczyć całego buta, a nie przez spodnie. Tak wyglądają te buty z tej strony, tak wygląda ten. Nie wyglądają one źle, z tyłu jest napis Puma. Z tyłu jest tylko napis Puma, z boku jak widzicie wyglądają tak. Nie jest to złe, nie powinienem stać na tej studzience. Wpadnę tam i umrę, no ale trudno, wszystko dla Was. No. I tak to wygląda na nodze, trochę może dalej, trochę bliżej, no nic tak specjalnego. Teraz patrzcie z góry te buty wyglądają tak. Do czego one służą? Sam nie wiem, ale się dobrze w nich chodzi. Fajne buciki. Dobra, trzeba spadać do samochodu, bo kurwa zimno, tam jest ciepło, tam się podsumuje wszystko, nie? Siemaneczko, wróciłem właśnie w tym momencie do domu, no i podsumowanie tych buciorów. Słuchajcie, podsumować te buty jest bardzo trudno. A to dlaczego? Dlatego, że my na te buty będziemy patrzyli zawsze przez pryzmat ultra boostów, pure boostów, butów, które miały być butami Pumy, ale nie są. I oni zrobili to i my bierzemy to pod uwagę, że to jest ich odpowiedź Pumy na ultra boost, na boosta w ogóle. Ale myślę, że nie powinniśmy tak krzywdząco oceniać tych butów, bo jeśli miałbym je porównywać właśnie do ultrasów, to porównałbym do tego, że no kurczę, ultrasy są dużo lepsze, dużo wygodniejsze, dużo kurczę bardziej przewiewne, dużo może nie lepiej wykonane, no ale po prostu dużo, dużo lepsze pod różnymi względami. Ale jeśli przyjmiemy, że nie ma czegoś takiego jak boost od Adidasa i nie ma czegoś takiego jak ultra boosty, to te buty są jednymi z najwygodniejszych butów, jakie mam. A to dlaczego? Słuchajcie, mówiłem, chodzi się w nich jak w kapciach, dosłownie. Zakłada się na nogę i chodzi się w kapciach. Dosłownie, naprawdę. Boost to nie jest, już powiedziałem, ale no nieźle, jest naprawdę nieźle i za te 180 zł, jeśli szukacie sobie takich butów po prostu do popierdzielania gdzieś, byleby były wygodne, może trochę cieplejszych, na jesień może nawet, chociaż tutaj jak popada, to myślę, że będzie masakra, będzie morze w środku, jeziorko. To jeśli po prostu szukacie sobie od tak jakichś po prostu zwykłych butów do chodzenia,
to możecie się rozglądać z tymi pomami, serio, bo to jest ta wersja z knitem, nie ta zwykła, bo one są brzydsze, te są ładniejsze, może coś innego zrobią. System ma potencjał, no już jak mówiłem, naprawdę to jest responsywne, strasznie, i naprawdę jak chodzisz, to czuć, że jest ten system i czuć tą dodatkową wkładkę, tą wkładkę plus ogromny, to jest najwygodniejsza wkładka, jaka w ogóle kiedykolwiek miałem w butach, a trochę tego mam, więc wiem, o czym mówię, naprawdę mega wygodna wkładka jest w środku. Więc podsumowanie tych butów. Fitowanie, true to size, wygoda, a w skali Ultra Boosta, no takie 7 na 10, chociaż to i tak nie jest źle. W skali Pumy to jest zajebiście, bo patrzcie, Puma zrobiła nareszcie jakieś buty, które są wygodne. Sorry, teraz dla wszystkich Pumomaniaków, buty Pumy jak dla mnie nie są wygodne, totalnie. W ogóle Blaze of Glory, Disc Blaze i cała ta reszta to nie jest wygodny but, to nie są wygodne buty i miałem, mam zresztą i nie chodzę w nich, bo są tak niewygodne, są twarde po prostu jak dla mnie, a ten but naprawdę pokazuje, że Puma jak chce to może i czekam po prostu na inne rzeczy zaimplementowanym tym systemem, może w ogóle z tą wkładką dodatkową. Puma, no kurczę, ziomek, robicie to dobrze, no zaczynacie nareszcie coś kminić i w dobrej cenie, bo pamiętajmy o tym, że retail tych Pum na Zalando, nie chcę przekłamać, ale chyba to 319 zł. Dokładnie 320 zł za takie buty, takie wygodne, no to słuchajcie, za 320 zł nie kupicie. Nie kupicie wygodniejszych butów, a jeszcze one pewnie trafią do outletów. Już wiem, że są w outletach po 180 zł. Już wiem, tylko inne, bez knitu i... No słuchajcie, no za tyle kasy to się opłaca, ale za 319, no jak nie masz nic innego do wyboru, no to bierz te Pumy, bo są fajne, bo są wygodne, ale możesz poszperać trochę, poszukać jakichś ultraboostów, tak samo jak te były z Adidasa, ultraboosty taniej, przecież wtedy wrzucałem wam na Steel Alert, właśnie obserwuj Steel Alert, wrzucałem wam, by chodziły za 227, 217, coś takiego i wtedy wiadomo, pure boosty, ale kurczę, te Pumy, naprawdę, kapciuszki, jestem pozytywnie zaskoczony. Nie porównujemy ich do ultraboostów, ale naprawdę pozytywnie zaskoczony. No, jakby nie ultraboosty, to byłby mój but naprawdę, w którym chodził, bo mimo tego, że może się komuś nie podobać ich wygląd, to jedno, co trzeba im powiedzieć, że naprawdę, kurczę, przez tą wkładkę są wygodne i myślę, że Puma po prostu wiedziała, że ten ich system nie jest aż taki super wygodny. Chcieli zrobić coś jeszcze dodatkowo i zrobić tą wkładkę, jest naprawdę luks. A jeszcze taka mała informacja, jak ktoś chce wiedzieć, to dobrze się w nich prowadzi samochód, bo w niektórych butach jest tragedia. Na przykład w Air Zoom Moiray to jest tragedia. One, tamte są w ogóle takie tanie rozklapciuchy, kapcie rozklapciuchy i prowadzi się w kapciach. I jeszcze takie miękkie amortyzują, nie czujesz nic. Także dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Dziękuję, że byliście tutaj ze mną, dziękuję, że obejrzeliście cały ten odcinek, jak już tutaj trafiliście. No i co, ja zapraszam na inne moje odcinki, które pojawią się po na dniach, na inne live'y. Jak chcecie mi dostać powiadomienie o każdym live'ie, klikajcie na Wujek Rada Custom, tam jest bot. Tak samo jak Steel Alert, tak samo odpowiada, tylko tam jest powiadomienie o live'ach i o filmach, bo nie zawsze YouTube daje wam powiadomienia, a wiem, że chcecie tego. No, dziękuję za oglądanie, podobało się, łapa w górę, podobało się, subskrypcja, dzwoneczek i tak dalej.